No, cześć EM3 z tej strony Mosiu. Tak, widziałem w ostatnim filmiku, że miałeś problem z farmą zboża, bo tam woda coś cię strolowała. Spróbuj zrobić faktem, troszeczkę przestrzeni na to stracisz, ale taka farma. Prosta faremka. Powiem, że testowałem prosty mechanizm. Działa to w taki sposób, że i wszystko spada. Proszę bardzo. W momencie tutaj możemy jeszcze dać. Repeatera chyba wyłączyłem. Wyrzuciłem repeatera, no. Pochodnia. Tutaj możemy dać nawet i repeater. Ten. I proszę. No, tu akurat się. I wszystko jest zbierane. I tak jak tutaj mówię, że tego Ender Chesta też pierdolę. Ble, 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 ble. Mówiłeś, że masz tego Absorb Chesta. O to mi chodziło. Więc w tym momencie możemy sobie zrobić tak. Halili, mulili, nie wiem teraz. Dokładnie nie pamiętam. Tu. Nie, tu też nie. Kurwa, gubię się w tych nowych tych. Tu. Też nie. What is kurwa mać? Nie. Teraz będę kurwa szukał skrzyni. Tu. Boże. Masz skrzynię. Zbiję jej? Nie, nie zbiję jej. Oho. Ekwipunek. No nie wiem, czy akurat tutaj mam tego Absorb Chesta zainstalowanego. No ale sam widziałeś. Prosty mechanizm. I w sumie tak mógłbyś sobie tą farmę swoją też zrobić. Faktem jest to stratne troszeczkę. Nie jest ona tak max wydajna jak tamta farma. Ale no powiem ci. Lepsze tak. Lepsze taka farma. Półautomatyczna. Niż żadna. Prosty, zwykły, prościutki mechanizm. Tak więc trzymaj się i mam nadzieję, że pomogłem. Hej!